polską młodzież, która posługuje w ramach wolontariatu. Możemy wszędzie spotkać, a teraz w samej katedrze madryckiej, co dla nas jest ogromną radością. Dlatego pragniemy spytać naszą drogą młodzież też, dlaczego tutaj przybyli i co im ta posługa daje. No i co by chcieli powiedzieć polskiej młodzieży, swoim też najbliższym? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nazywam się Marta. Przyjechałam tutaj po to, aby oczywiście spotkać się z Ojcem Świętym, a także jako wolontariuszka chciałabym pomóc innym osobom zaklimatyzować się tutaj. Chciałabym pomóc odnaleźć drogę, dlatego że uczestniczymy. Moją ideą było pomóc innym osobom, które przyjadą do Madrytu, na przykład pokazując im drogę, udzielając odpowiedzi na różne pytania. Wiadomo, to jest nowe miejsce, też uczestnicząc w różnych katechezach, które tutaj się odbywają. No i oczywiście pomóc uczestniczyć w tych głównych wydarzeniach, które już będą na Quattro Vientos jutro po południu, wieczorem i w niedzielę. I chciałabym jeszcze pozdrowić rodziców oraz moją babcię, która na pewno mnie ogląda i słucha w Radiu Maria. Ja mam na imię Asia i pochodzę z Warszawy. Również tak jak koleżanka przyjechałam tutaj, żeby spotkać się z całą młodzieżą z całego świata i razem przeżywać spotkanie z papieżem, razem się modlić, razem rozważać fragmenty z Pisma Świętego. Chciałabym bardzo pozdrowić całą młodzież z Polski, szczególnie jeśli mogę Rycerstwo Niepokalanej, z którą jestem związana, i moją mamę i tatę, którzy są teraz w Płońsku i pewnie nas słuchają. Dziękuję bardzo. Też Wam bardzo dziękujemy.